na stolicy.pl. Jesteśmy po półrocznej przerwie z Jerzym Engelem. Witamy, Jurek. Zawsze się cieszymy, jak znajdujesz chwilę czasu dla nas. No i pierwsze moje pytanie jest takie, czy po awansie zdążyłeś już tam przeglądać troszeczkę materiałów na Dumie Stolicy? Bo prezes bardzo ładnie wystawił Ci laurkę w naszym wywiadzie po awansie. Znaczy, znowu niepopularnie pewnie, ale nie. Bo akurat ostatni czas spędziłem z rodziną i trochę na Mazurach, gdzie lubię wypoczywać, więc przyznaję się bez bicia, że nie oglądałem internetu zupełnie, słyszałem różne doniesienia. O laurce słyszałem, tak, zawsze miło tak usłyszeć, że się zrobiło coś dobrze, ale nie, szczegółowo tam nie analizowałem. Czyli jest do nadrobienia, jest super, dobrze. Czyli z tych przecieków możesz się czuć zmobilizowany do tego, żeby się rozwijać jeszcze w fachu piłkarskim? Czemu się czuć zmobilizowany? No nie wiem, no to tak naprawdę cały ten projekt związany z odbudową klubu to jest tak wielka sprawa, że tutaj mobilizacji nikomu nie brakuje już od długiego czasu, można powiedzieć, że od kilku lat, bo zaczęli to kibice i można powiedzieć cała społeczność polonijna od jakiegoś czasu jest mocno zmobilizowana, więc moja rodzina się mocno zaangażowała w cały ten projekt pod każdym względem, więc myślę, że motywacji na pewno to nikomu nie zabraknie. I nie tylko do tego, żeby odbudować Polonię i ją przywrócić do ekstraklasy, ale żeby po prostu ten klub osiągnął taką świetność, na jaką zasługuje, bo z takim przeświadczeniem tutaj wszyscy pracujemy i z takim przeświadczeniem każdy, kto tutaj pracował i pracuje i będzie pracował, na pewno jest i się spotyka na co dzień. Jest to klub wyjątkowy, który ma taką aurę. Był taki czas, kiedy ją troszeczkę stracił, ale zostało to, można powiedzieć, w ostatnim roku właśnie odbudowane i myślę, że to czuć. Feta była fantastyczna, ale jednak nie mogłeś się w pełni cieszyć z tego awansu. Tam na ostatniej prostej niestety musiałeś zrezygnować ze stanowiska dyrektora sportowego. Możemy jakieś kulisy prosić tutaj, tak, żeby sam opowiedział. No przykra sprawa, tak, dla mnie bardzo przykra osobiście, nie spodziewałem się tego. Dostałem zakaz wykonywania, znaczy nie konkretnie tego zawodu, ale nie ma orzecznictwa w tej sprawie, więc trudno mi dokładnie powiedzieć czego, ale no zrezygnowałem z tego względu, że jest to organizowanie imprez sportowych czy piłkarskich raczej i no dopóki się nie odwołanie nie będzie rozpatrzone, kasacja, którą będę wnosił i dopóki ta sprawa będzie aktualna, bo to jest tymczasowe, to niestety nie mogę pełnić tej funkcji. No jest to dla mnie mega przykre, no, z tego względu, że tak jak zresztą wiesz, no, byłem mocno zaangażowany, a na tej ostatniej prostej już tak zaangażowany siłą rzeczy nie byłem, ale z drugiej strony to niczego nie zmieniło, tak? To niczego nie zmieniło, bo patrząc z trybun na tę drużynę, nawet fajniej, się ją oglądało, bo byłem strasznie dumny z tych chłopaków, bo oni zrobili ogromną pracę i tak naprawdę jedno to jest taka praca, że oni wykonali, oni znieśli ogromną presję, oni znieśli wielką presję, bo to nie jest Real Madryt czy Barcelona jeszcze, ale w każdym klubie, kiedy jest presja mediów, kibiców, społeczności, właścicieli, inwestorów, jest się 10 punktów w plecy i to trzeba odrobić i tydzień po tygodniu trzeba to udowadniać i wyrywać te punkty, no to wielki szacun dla tych chłopaków. Ja byłem spokojny w tych barażach, byłem zupełnie spokojny, że ja byłem spokojny od początku rundy, ale bardziej spokojny jeszcze na koniec, bo oni już grali po prostu. Oni już grali, wiedzieli, co robią na boisku i to było widać. Czyli reasumując, bijesz się tam dalej o swoją niewinność. Oczywiście, tak. Ja już dawno miałem takie propozycje od prawników, żeby zakończyć spór, że po co się kopać z koniem, że jest to trudna, polityczna jakaś sprawa i nie warto. No ale nie, no ja jakby nie rozumiem tego i nie jestem w stanie, nie wiem, pogodzić się i przyznać się do czegoś, czego nie zrobiłem, tak? Dla tych, którzy nie wiedzą, tak, zostałem oskarżony o to, że pomogłem w ustawianiu meczów trenerowi Wdowczykowi, który kiedyś pracował w Koronie Kielce, także to nie ma nic wspólnego z klubem, w jakim pracowałem, z moją pracą, z czymkolwiek. Faktycznie była taka z mojej strony takie zachowanie, które zostało odebrane jako, ja się nie zgadzam z tym, że zrobiłem coś złego po prostu, tak, zapoznałem trenera Wdowczyka z innym trenerem, a oni wspólnie później
ustawiali mecze, tak? Ustawiali je też wcześniej, także ja nie zrobiłem tego celowo, tak? Nie miałem tego na myśli, to by nie była moja intencja. Też zadałem takie pytanie, jakby kogoś zabili, czy byłby współudziałowcą morderstwa. No to nie jest śmieszne, tak? Jest to przykre i no, będę, dopóki jest jakaś instancja, nawet za granicą, będę do końca walczył o dobre imię, bo tak naprawdę to jest dla mnie też trudne, bo dostałem tymczasowy zakaz pełnienia stanowisk. To jest też dla mnie zupełnie niezrozumiałe, bo sprawa miała miejsce kilkanaście lat temu, nie miała nic wspólnego z moją pracą, abstrahując od tego w ogóle, że nie zgadzam się z tym, że popełniłem jakiś błąd i zrobiłem coś złego. Także no, co zrobić więcej? No, ja już okrzepłem, tak, bo już od chyba 8 lat się sądzę w tej sprawie, no i, ale tak naprawdę po raz pierwszy faktycznie jakąś sankcję otrzymałem, ale mam nadzieję, że ta sprawa w końcu trafi gdzie indziej, no bo ona cały czas była rozpatrywana w Kielcach. Teraz, kiedy będę wnosił o kasację, to już będzie w Warszawie, być może ktoś na to spojrzy po prostu z innej strony i mam nadzieję, że ta sprawa będzie pozytywnie dla mnie zakończona w końcu, kiedyś. No, wiemy, że nie pracujesz niestety już, no ale musimy dopytać, no bo w końcu też znawcą jesteś takich rzeczy. PZPN wlepił nam 3 nadzory teraz przed sezonem. Jak mamy to rozumieć i czy mamy się czegoś obawiać bardzo mocno? Znaczy powiem szczerze, że nie wiem, bo naprawdę nie znam tych spraw, już nie ja tym się zajmuję, moje obowiązki przejął prezes, czyli mój ojciec po części i po części kierownik drużyny Stanisław Mróz, także nie wiem naprawdę, jakie nadzory zostały nam wlepione. Ale się nie martwię, ponieważ będzie dobrze. Tak, klub jest zorganizowany bardzo, bardzo profesjonalnie i PZPN od kilku lat przestrzega bardzo tych wszystkich spraw licencyjnych i wlepia klubom nadzory, wlepia klubom jakieś sankcje punktowe, a nawet degraduje kluby, więc to nie jest dziwne, że klub ma pewnie jakieś niedociągnięcia, ponieważ po prostu idzie coraz wyżej, a grupa ludzi, która tutaj pracuje, tak naprawdę, o tym głośno prezes wielokrotnie mówił, pracuje od roku i wiele osób po raz pierwszy, można powiedzieć, pełni pewne stanowiska, dlatego że wszyscy się uczą, ale poprzedni rok pokazywał, że uczą się szybko. No dobra, to wróćmy do tego, co nas ominęło przez ostatnie pół roku, czyli rozmowy z tobą. Zimowe transfery. No, nie było ich za dużo. To było wszystko przemyślane? Zabrakło troszeczkę funduszy na innych zawodników? Czy jednak planowaliście konkretnie tych zawodników? No bo jednak troszeczkę kibice no, psioczyli, że mało, że mało znaczący. Dziwi mnie to, że kibice psioczą, bo zespół jest. Tak? W sportach zespołowych celem jest stworzenie zespołu, który potrafi walczyć, który jest teamem takim prawdziwym, z duchem tego zespołu i to tutaj udało się stworzyć. I wtedy nie robi się rewolucji. Jeżeli zespół już jest, ten zespół się uzupełnia i wzmacnia stale. Jeżeli chce się osiągnąć coraz wyższy poziom, to robi każda drużyna na świecie, ale nie robi się nigdy rewolucji. Tutaj na pewno zespół jest. Zespół został stworzony i zespół został uzupełniony zimą o takich zawodników, którzy po prostu byli potrzebni. Mówiliśmy o tym w miarę obszernie, że pewne sprawy nie zagrały w pierwszej rundzie, pewni zawodnicy się nie sprawdzili, trzeba było to uzupełnić. Ale nie robi się rewolucji. Nam doszło chyba 4 chłopaków takich zupełnie nowych w zimę. Przed sezonem też doszło chyba 6, więc to jest połowa składu wymieniona w jeden rok. To wcale nie jest mało. Także w każdej rundzie robiąc takie 4-5 roszad, no to wcale nie jest mało. Są kluby, wiem, które wymieniają kilkunastu zawodników co rundę, ale to niczego dobrego nie przynosi. Ocenimy? Zawodników czy kluby? Ci, którzy przyszli zimą? No, wnieśli bardzo dużo. Można powiedzieć, że przyszło 4 zawodników, tak z przymrużeniem oka patrzono na tych młodych, a można powiedzieć, że no wierzba, bez wierzby... O 5 nawet, bo jeszcze Petarz przecież doszedł w tym momencie. Tak, jeszcze w trakcie rundy doszedł Piotrek Petarz, no coś, co nie wydawało się realne w czasie, kiedy Dolkan jeszcze istniał, no taki zawodnik na tej pozycji, gdzie jest deficyt lewych obrońców.
na pewno duży, duży atut w trakcie rundy i Piotrek też się przyczynił. Można powiedzieć, że cała piątka w takim razie się przyczyniła do tego, że ten zespół osiągnął cel. Zacząłem od Wierzby, ponieważ Wierzba to zrobił tak namacalnie. Po prostu fizycznie, w ważnych momentach strzelał bramki, dogrywał, zdobywał rzuty karne i odwrócił dwa mecze w ostatnich sekundach, które tak naprawdę były kluczowe do tego, żeby, no, żeby nakręcić tą serię, która później była. Więc Wierzba fantastycznie się wprowadził i tak jak mówiliśmy, Zimo, to nie jest zawodnik, który przyszedł tutaj, żeby być. On przyszedł tutaj, żeby pomóc i on pomógł. On bardzo pomógł, strzelił trzy bramki. Pokonaliśmy Sokoła 1-0 u siebie w bezpośrednim starciu z drużyną, którą goniliśmy i on strzelił bramkę w okienko w tym meczu, więc można powiedzieć, że to jest chłopak, który bardzo dużo wniósł, pokazał ogromny talent już w tym pierwszym, w tej pierwszej rundzie. Drugim z młodzieżowców, który doszedł, Mateusz Małek, też pokazał bardzo dużo, mimo że był rezerwowym, takim wchodzącym na końcówki, dwa razy zagrał w pierwszym składzie w tej rundzie, ale grał dużo, grał prawie w każdym meczu, dawał dobre zmiany. On na listę strzelców się nie wpisał, ale to jest zawodnik bardziej taki, o takiej charakterystyce defensywnej, pracowitego zawodnika, chociaż w sparingach bramki też strzelał. No i starsi zawodnicy, no Szabat miał pecha, ponieważ odniósł kontuzję nietypową, która go wyłączyła z większości tej rundy, no ale on przyszedł do tego zespołu tak naprawdę, żeby wnieść tą waleczność, strzelać bramki ze stałych fragmentów i dodać takiego charakteru. I zrobił to, ponieważ był taki mecz bardzo trudny, w Przysusze pamiętam, w której on strzelił bramkę, która dała nam zwycięstwo i właśnie po to był sprowadzony, żeby takie mecze, gdzie w pierwszej rundzie były problemy czasami z takimi meczami, gdzie nie chciała wpaść, było dużo stałych fragmentów, nikt tej głowy tam nie dał rady dołożyć, on to zrobił. I powiem więcej, to, że strzeliśmy dużo bramek ze stałych fragmentów, a niekoniecznie robił to Szabat, bo miał kontuzję, tak jak mówiliśmy, ale on pokazał trochę rzeczy, on też przełamał troszeczkę, bo tacy jak Choroś, no młodzi chłopcy muszą się też uczyć od kogoś, kto ma więcej doświadczenia, oni muszą podpatrywać. To, że Chory strzelił kilka bramek głową w tej rundzie, a w tamtej nie, no być może Szabi miał na to troszeczkę wpływu, no bo jednak trenują razem i ma się od kogo tego uczyć, bo Szabi faktycznie jest fantastyczny, jeżeli chodzi o ten element gry. No i Wiśnia na koniec, zostawiłem go, ponieważ Wiśnia wniósł być może tak całościowo najwięcej, bo być może tych bramek nie strzelił więcej od Wierzby, bo też trzy, ale kluczowe w ważnych momentach, ale Wiśnia wniósł dużo jakości do zespołu, pracowitości, był takim przykładem, wzorem do naśladowania. Nasza linia ataku w tej rundzie broniła zupełnie inaczej niż w pierwszej rundzie i to dzięki Wiśni. W pierwszej rundzie nasi napastnicy, którzy odeszli już, Marcin Truszkowski na początku, później Zbyszek Obuski, którzy odchodzili w trakcie tamtej rundy, byli fajnymi zawodnikami do przodu, ale mieli problem z bronieniem, nie potrafili bronić drużynowo, zespołowo, nie dawali tej roboty, którą wnosił Wiśnia. No chyba najwięcej wślizgów wykonał Wiśnia, jest napastnikiem, więc można powiedzieć, że to mówi samo za siebie, a w szatni jest też zawodnikiem doświadczonym, który w wielu momentach potrafił pomóc po prostu, potrafił wziąć na siebie pewien ciężar odpowiedzialności, tak jak w Kozienicach, gdzie w 90. podszedł do karnego i noga mu nie zadrżała, tak? No tacy zawodnicy właśnie są potrzebni, także wniósł dużo jakości do naszej gry, potrafił przytrzymać piłkę, sam zapowiedział Zimą, że jest takim zawodnikiem, który bardziej pracuje dla reszty i to było widać, że to robił, chociaż uważam, że mógł strzelić kilka bramek. Dzisiaj strzelił bramkę w sparingu, widziałem, z Legionowią i być może się przełami, bo dzisiaj zaczepił mnie po tym sparingu i powiedział prawą nogą, bo miał kilka sytuacji na prawą nogę i przekładał na lewą i pracował nad tym elementem i dzisiaj strzelił bardzo, bardzo fajną bramkę z Legionowią w sparingu prawą nogą, więc być może i Wiśnia zacznie strzelać więcej bramek, bo stać go na to, ale na pewno jako zawodnik, jako człowiek wniósł bardzo dużo do tej szatni. I też na pewno jest jednym z takich cichych bohaterów tej rundy, też ostatniego meczu barażowego, w którym grał bardzo dobrze. Też miał w końcówce mały problem z kontuzją, też troszeczkę nie grał, ale na baraże wrócił i też miał swój duży udział w tych najważniejszych spotkaniach. Także transfery na plus, na pewno. One były bardzo dobrze przemyślane. Mimo tutaj takiej mojej kontuzji Szabata, jeszcze Petasz wszedł i Peti zagrał w najważniejszych meczach, bo on zagrał akurat, wszedł z Raciążem po raz pierwszy, a później zagrał dwa razy w tych dwóch meczach bezpośrednich z Lechią na wyjeździe i z Sokołem u siebie. No i niestety z Sokołem właśnie to Mariusz Zasada mu przyłożył kolanem w kolano i wypadł nam do końca tej rundy. Ale w tych dwóch meczach też wniósł dużo jakości. Nie był w pełni formy,
Był troszeczkę po tych przejściach po Dolkanie, który się rozpadł, ale było widać tą jakość naprawdę. Poza tym Wojdy zaczął inaczej grać od razu, jak się pojawił Petty, więc tak naprawdę też to przyniosło dodatkowy efekt, bo widzieliśmy Grześka Wojdygę takiego, jakiego wszyscy chcą oglądać w końcówce rundy fantastycznie. Fantastyczna końcówka rundy Grześka i tak jak mówię, no te ruchy wszystkie spowodowały, że nie zburzyła się atmosfera w zespole, nawet się poprawiła. Pamiętam, że wasze pytania, nie chcę nikomu wrzucać kamyków do ogródka, ale pytanie o Sokół, którego transfery były takie widowiskowe, tam przyszli zawodnicy z wieloma meczami i pamiętam, powiedzieliśmy, zobaczymy, kto będzie na koniec sezonu zadowolony z tych transferów, bo nasze były może takie bardziej tajemnicze. No tajemnicze, no, na pewno trudno jest oceniać to z zewnątrz zawsze. Zespół jest... Trener, właśnie może dyrektor, prezes, sztab szkoleniowy, to są te osoby, które wiedzą, jak ten zespół wygląda i jeżeli to jest robione w długoterminowo, w przemyślany sposób, to czasami te ruchy są zupełnie takie dziwne dla kogoś, kto w tym nie siedzi. Jest to bardzo, bardzo trudne, żeby z zewnątrz, więc na pewno jest to fajne dla kibiców, bo to jest jeden z tych elementów, które powodują, że piłka nożna jest tak atrakcyjna, że każdy może sobie przy piwku siedzieć i dywagować, i rozmawiać, i snuć, ale ci ludzie, którzy naprawdę za to odpowiadają, biorą za to odpowiedzialność i muszą się na tym znać, i muszą to robić, no mają zupełnie czasami inny kierunek działań, ponieważ wiedzą, co jest potrzebne. Ten zespół stał się prawdziwym zespołem, pełną gębą, bo w pierwszej rundzie były jeszcze niedociągnięcia, a w tej drugiej rundzie właśnie te transfery spowodowały, że te wszystkie luki też takiej psychologii drużyny się naprawiły. On był bardziej waleczny, bardziej zadziorny, bardziej dojrzały, bardziej zwarty. Nie było kłótni, nie było problemów między zawodnikami, a był szalenie trudny do pokonania dla każdego przeciwnika i taki miał być po prostu. No pamiętam, że po łapach mi się dostało za krytykę tego obozu na Cyprze nieszczęsnego, więc muszę tutaj przeprosić ładnie, że się udało. No to teraz muszę zapytać, w którym momencie na tym Cyprze udało się ten zespół skonsolidować i zjednoczyć? No i dlaczego dyrektor sportowy, że tak powiem, nie zabłysnął klatą wtedy, jak chłopaki pokazywali się w internecie? Znaczy ja robiłem zdjęcia. Ja robiłem zdjęcia, akurat byłem ubrany, a jestem jednym z tych, którzy nie ćwiczyli, bo byłem dyrektorem, więc nie miałem tej klaty tak napakowanej jak wszyscy w tamtym okresie, bo trzeba powiedzieć szczerze, że bardzo mocno przepracowali okres przygotowawczy i to zdjęcie nie było przypadkowe, bo oni wtedy, to było imponujące. No, ja osobiście, szczerze mówiąc, i to nie tylko jest moje zdanie, bo kiedy zawodnicy mieli badania przed rundą rewanżową, badania takie do karty zdrowia u doktora, no to doktor, który jest od wielu, wielu lat już na tym poziomie ekstraklasy pracującym lekarzem, który bada sportowców na najwyższym poziomie, powiedział, że co to za ekipa jest, mówi, jeżeli chodzi o ich wydolność, o ich badania krwi, o ich pracę serca, oni są na i budowę ciała są po prostu na poziomie najwyższym, tak? I tak to wyglądało. Oni się czuli bardzo mocno, wykonali ogromną pracę z Jarkiem Stecem, jeżeli chodzi o treningi siłowe zimą. Szlifowali później na Cyprze już praktycznie te elementy piłkarskie tylko, ale wykonali kawał dobrej roboty i nie wiem, który to był moment. To nie było takiego momentu, który tą drużynę scalił. Tak naprawdę już w pierwszej rundzie to się wydarzyło. Już w pierwszej rundzie ten zespół jakby złapał taką atmosferę i trener bardzo umiejętnie Igor dokładał te klocki, tak, jeden do drugiego, powolutku, to wszystko odpalało. Być może spotkanie z kibicami, które miało miejsce, było bardzo istotne, ponieważ na początku rundy, wiadomo, tak jak mówiliśmy wcześniej, kibic na to patrzy wszystko inaczej, tylko przez pryzmat wyniku i to jest normalne i logiczne. I było takie spotkanie z kibicami po meczu z Nerem, po meczu pucharowym tak naprawdę ze Świtem, kiedy Igor poprosił kibiców o zaufanie dla tej grupy zawodników, że to są naprawdę profesjonaliści, którzy grają dla klubu, dają z siebie wszystko, żeby nie wątpić w nich, żeby ich wesprzeć, tak jak Liverpool. Pamiętam to konkretnie, Liverpool tam tuż przed tym, dzień chyba przed tym spotkaniem grał z Dortmundem, kiedy 2-0 przegrywał bardzo szybko i kibice nie zwątpili w drużynę i dopingowali cały mecz i w ostatniej minucie doliczonego czasu Liverpool odwrócił mecz na 3-2.
tutaj się uwzięliście na te ostatnie minuty. Tak? Znaczy, to było akurat przed meczem ze Świtem i z kibicami taka rozmowa była szczera, długa, bo pamiętam, byliście i było dużo kibiców, słyszałem, że rekordowa ilość kibiców, więc to było takie spotkanie naprawdę konstruktywne, każdy mógł się wypowiedzieć. To było dużo, trzeba przyznać. Tak, ale było bardzo istotne, bo tak naprawdę kibice stali się też 12 zawodnikiem, bo w tym meczu oni uwierzyli, zaufali Igorowi, dopingowali tą drużynę, mimo że przegrywała z tym Świtem 1-0 i ona wygrała w ostatniej minucie meczu 2-1. I kibice, którzy cały mecz dopingowali, mieli tą nagrodę za to i poczuli, że są częścią tego, że faktycznie oni mają na to wpływ, bo jakby oni zaczęli gwizdać przy 1-0 w plecy, to ta drużyna by nie wygrała tego meczu. I to jest też bardzo istotny element tego, kiedy ta drużyna poczuła, bo to nie drużyna wygrywa awans, awans wygrywa klub. Ja o tym wcześniej mówiłem, dlaczego, jak mnie zapytałeś przed sezonem, kogo uważam za największego rywala, stwierdziłem, że ŁKS Łódź, bo to jest klub. Jeżeli tam wszyscy się zjednoczą, to będzie bardzo szalenie trudny przeciwnik, bo właśnie kibiców posiada. Jeżeli Sokół i chodzi o Sokół i Lechy, nic nie ujmując tym drużynom, to na pewno zimą ta wiara w to, że się da ich dogonić, właśnie wynikała z tego, że my jesteśmy dużo większym klubem po prostu i za tą drużyną, która będzie grała dobrze, jeżeli pójdzie to wsparcie kibiców, no to jest ogromna siła i to poszło. Po tym meczu ze Świtem kibicy, zespół miał wsparcie w każdym meczu. Byli na wyjazdach, byli u siebie, byli głośni, było ich coraz więcej. I to było też bardzo istotne, moim zdaniem. Tu się właśnie stworzyła taka siła i zespół grał też dla kibiców w dużej mierze, bo po tych strzelonych bramkach zawsze biegli, po wygranym meczu biegli do tego sektora, mówię o wyjazdowych meczach, przede wszystkim do sektora kibiców i było widać, że ta więź powstała, której wcześniej nie było, bo wiadomo, że w poprzednim sezonie, kiedy MKS jeszcze grał jako, że powiem, grał jako MKS, to było nadszarpnięte i to trzeba było po prostu odbudować. I myślę, że to, że kibice wsparli zespół, to było taka, no już to już był ten moment, kiedy to wszystko się zazębiło. No to muszę zapytać jeszcze, no bo też na tym obozie na Cyprze udało wam się cofnąć licznik Piotrkowi Kosierowskiemu, którego też pamiętam bardzo, bardzo mocno mi to wypomniał, że go tam jednak troszeczkę nazwaliśmy tym najgorszym ogniwem polonijnym. Jak to się robi i jak długo mu jeszcze baterii wystarczy? Znaczy to nie na obozie na Cyprze, bo jak przypomnę wam, że Kosior tuś, znaczy dla mnie Kosior cały czas był dobry. Nie wiem, te oceny są różne, tak? Kosior w takiej mojej klasyfikacji cały czas był w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o to, kto ile wnosił do zespołu, to jest nieocenione, tak? Nie wiem, być może to tak się nie rzuca w oczy, to jest taka czarna robota, którą on wykonuje. Znaczy było to bardziej widać, jak zabrakło Rafała Kośca i kiedy tam grał z Domkiem i z Bochenkiem, rzeczywiście wyróżnił się takim czołowym był. Znaczy Kosior w szatni jest czołową postacią od kiedy tutaj do tej szatni wkroczył i to myślę, że każdy zawodnik to potwierdza w tych indywidualnych rozmowach i to widać na co dzień, po prostu jest liderem tej drużyny, jest prawdziwym kapitanem, z prawdziwego zdarzenia, fantastycznym zawodnikiem, ale też fantastycznym człowiekiem, tak, i to idzie w parze. Nie wiem jak to Kosior robi, że on jeszcze ciągnie w tym wieku, bo Baraże to po prostu był majstersztyk w jego wykonaniu, tak naprawdę w tym dwóch meczu barażowym zdominował to, co się działo na boisku, a tak naprawdę też bardzo dobry ruch ze strony trenera, który przygotował go do tych baraży, dał mu odpocząć, bo też no oczywiście tego się nie da oszukać, Kosior nie jest najstarszym zawodnikiem, był najstarszym zawodnikiem na boisku w tych barażach i tak tydzień w tydzień, co trzy dni. No na pewno był taki moment, kiedy padła decyzja, żeby do tych baraży po prostu go przygotować i nie ryzykować tego, że właśnie do tych baraży nie dojedzie, ponieważ w takich barażach potrzeba doświadczenia, jakie właśnie Kosior posiada. No i pociągnął, tak? Pociągnął zespół za sobą, zespół za nim poszedł i się udało, więc tutaj Kosior jest profesjonalistą, więc zawodnicy, którzy dobrze się prowadzą, którzy dbają o swoje zdrowie i poważnie podchodzą do swojego zawodu, jeżeli nie mają pecha z kontuzjami, z urazami, mogą grać w tym wieku. Myślę, Igor Gołaszewski jest najlepszym przykładem takiego zawodnika, który grał też bardzo długo. Także ja mam nadzieję, że Kosior w Polonii będzie grał jak najdłużej, bo tak naprawdę to jest taki skarb mały, bo mówiliśmy od początku, że taki kapitan, człowiek, który się wychował tutaj na tej Saharze, grał tutaj już jako młody, to zupełnie inaczej prowadzi zespół niż jakiś obcokrajowiec, który przyjechał tutaj, żeby kilka lat pograć. I
i nie czuję tego wszystkiego tak samo. I Kosior ma Polonię w sercu i dlatego jest takim dobrym kapitanem i dlatego być może ten zespół właśnie przebrnął przez ten trudny sezon, pełen pułapek i udało się. W dużej mierze na pewno lider, tak? Jest na tym plakacie, gdzie ma ten palec w górę, daje kierunek i tak naprawdę ten kierunek, w tym kierunku za nim wszyscy poszli i uwierzyli, narzucili sobie bardzo wysoko poprzeczkę, to ten etos pracy profesjonalnej. To nie jest łatwe, kiedy się gra w trzeciej lidze, kiedy się gra przeciwko zespołom, które są półamatorskie albo amatorskie niektóre, kiedy się jeździ na stadiony, które są egzotyczne. Bardzo trudno jest pracować na takich pełnych obrotach dzień w dzień, wyłączyć się od tego wszystkiego i pracować tak samo, jakby się grało na zupełnie innym poziomie. I właśnie tacy zawodnicy, którzy byli na wyższym poziomie, ale potrafią to narzucić, potrafią dać ten przykład w szatni, są bezcenni, bo nie jeden zawodnik, który grał na wyższym poziomie, schodząc niżej, też od razu się rozluźnia i traktuje to wszystko tak troszeczkę na pół gwizdka, ponieważ właśnie po to sobie zszedł niżej, żeby było lekko. A Kosior właśnie jest takim zawodnikiem, dla którego nie ma różnicy, na jakim on jest w tym momencie poziomie. Dzisiaj jest tu, tym bardziej, że to jest Polonia Warszawa i po prostu wysoko trzyma tą poprzeczkę w szatni. Słyszałem, że podobnie jest z Przemkiem Szabatem, który też na samym początku mówiono, że przychodzi tutaj odcinać kupony, a jednak znaczącą postacią w szatni był. Tak, tak, i Przemek, i Wiśnia. Ci zawodnicy weszli do szatni też, wnieśli bardzo dużo profesjonalizmu właśnie i też słyszeliśmy różne opinie, ale my ich tak dobrze nie słuchamy, znaczy trzeba wszystkich słuchać, tak? My, biorąc tych zawodników, też słuchaliśmy opinii osób, którym ufamy, o tym, że to są zawodnicy właśnie bardzo wartościowi, tylko zawodnicy, którzy, jak wielu zawodników, no po prostu mieli jakiś tam może trochę pecha w życiu, może trochę źle trafili. No, piłka nożna jest specyficzna, są okienka transferowe, jak się źle trafi do złego klubu, do złej grupy, to trzeba długo czekać, żeby się stąd wydostać, można wpaść w dołek. No, Przemek też swego czasu debiutował w Ekstraklasie u Kasperczaka i miał być największym talentem Wisły, tej szkółki, więc na pewno to zawodnik, który umiejętności duże ma, podobnie jak Wiśnia, który też swego czasu inną karierę miał przepowiadaną niż tą, którą do tej pory wykonał, ale obaj mają coś jeszcze w życiu do zrobienia i to jest właśnie ten powód, dla którego tutaj przyszli, ponieważ nie są zgranymi kartami. Oni są tak naprawdę niespełnieni jako piłkarze i pracują bardzo ciężko na to, żeby właśnie tą swoją najlepszą kartę zapisać właśnie w Polonii i z takim kluczem są dobierani tu zawodnicy. Może za dużo kart odkrywam, ale to jest nasz klucz, tak? Że to mają być ludzie, którzy chcą pracować dla tego klubu, a osobiście mają coś do zrobienia. A czy dużo kart nie ukrywasz? Nie kryć się z tym, że tutaj mają przychodzić zawodnicy, którzy będą umierać za ten klub, będą jeździć i walczyć. Nie każdy tak myśli. Znaczy nie każdy się nad tym zastanawia. Właśnie czasami te statystyki, jakieś DVD z nagraniami zawodników, przysłania takie sprawy prawdziwe, tak? Te sprawy, które są w sercu zawodnika, w głowie, w jego sferze psychicznej, tak? W tej motywacji do pracy codziennej, do wyrzeczeń. Jaka jest tak naprawdę motywacja zawodnika do gry w jakimś klubie, bo osobiście otrzymałem bardzo dużo maili, telefonów, zapytań o to, czy nie przyjęlibyśmy tutaj do Polonii zimą właśnie i w trakcie rundy też. Całej masy zawodników, którzy mają niesamowite CV, nazwiska są to znane, ale to pytanie o priorytety w ich życiu, o ich motywację, tak? To nawet nie jest pytanie, które im zadajemy, tylko przyglądając się takim zawodnikom, poszczególnym przypadkom, najczęściej odkrywamy, że ci zawodnicy z największą motywacją i tacy, którzy są gotowi poświęcić się dla takiej drużyny jak ta, to są tacy, których właśnie kibice nie znają często. Ich nazwisk nie znają, bo tym ludziom właśnie się czasami trochę nie powiodło i być może oni tak jak Polonia, nie ze swojej winy, dzisiaj grają w tej lidze, w której grają i to jest taka spójność, tak? Grupa ludzi, która gra w klubie, który podobnie jak oni, nie powinien być tu, gdzie jest, coś się kiedyś wydarzyło, ale można to jeszcze naprawić i taka spójność tego wszystkiego powoduje, że w tej chwili ta grupa tutaj się odnajduje i odnalazła. Polonia dużo straciła w momencie, kiedy kontuzji doznali Rafał Kosiec, Olek Tomaszewski i później Petarz. Mhm. Byłoby łatwiej nam awansować, jakby byli do gry? Na pewno. Szczególnie Rafał, który pierwszy wypadł, a cała drużyna była budowana, można powiedzieć, wokół Rafała, jeżeli chodzi o szatnie i o boisko, dlatego to jest
No to jest bardzo ciężka sprawa, tak? Bo Rafał odniósł też ciężką kontuzję, ciężki uraz, tak? I na tę chwilę nie jest w stanie nawet powrócić do treningu jeszcze. Indywidualnie się rehabilituje cały czas, więc ten moment, kiedy wypadł Rafał, to był najtrudniejszy moment. I też chwała trenerowi za to, że w ogóle nie zasłaniał się przez żaden moment kontuzjami w momencie, kiedy ta zadyszka nastała, bo od razu po tym, jak wypadł Rafał, były dwa mecze najgorsze, jeżeli chodzi o wyniki, bo był remis z Bronią i przegrana z Pelikanem. Jedyna tak naprawdę do momentu, aż osiągnięty został ten poziom lidera. A trener ani razu nie powiedział, że brakuje Rafała, że wypadł Rafał, że to przez to, że... A taka była prawda, że w tym momencie zespół musiał się pozbierać psychicznie i taktycznie, ponieważ nikt nie przewidywał takiej sytuacji, że Rafała nie będzie tak długo, a jeszcze pamiętam, że wypadł Rafał i Kosior jednocześnie na broń Radom. I trener w ogóle tego nie podkreślił w żadnym wywiadzie, tylko po prostu merytorycznie ocenił spotkanie. Tak, a Rafała brakowało cały czas. Zagrał tam później do końca rundy Donek na Krosius, który bardzo dobrze grał w tym sezonie i ogromną pracę wykonał. Ale był taki okres, kiedy Kosior też miał uraz. Bez Kosiora i bez Donka były różne eksperymenty, bo próbował i Peti, i Bochen. Był moment wcześniej właśnie z Kluchą. Chwilę z Szabim, Wierzba z Olkiem i tak naprawdę ciężko było, tak? Bo tych środkowych zabrakło. No, nikt się nie spodziewał, że taki twardziel jak Rafał cokolwiek może takiego gościa powalić na tak długo, bo ktoś może wypaść na tydzień, dwa, zdarza się, ale na cały sezon, dlatego na pewno było to trudne. Było to trudne dla zespołu, ale właśnie, no, mimo że akurat tego nikt nie przewidział, to zespół musi być przygotowany na wszystkie ewentualności. To jest sport kontaktowy i tutaj zdarzają się kontuzje, kartki, więc zawsze zespoły są budowane takie w ten sposób i ten zespół w ten sposób był budowany, żeby żadne kontuzje go nie załamały zupełnie, tak, żeby były wyjścia z tej sytuacji. I tutaj faktycznie, kiedy i Kosiora, i Rafała nie było, no to te wyjścia były ograniczone, ale udało się, bo też chwała chłopakom. Donek, ogromna robota Donka, który w poprzednim sezonie grał jako obrońca głównie, w poprzedniej rundzie też, a teraz w tej rundzie grał na środku pomocy, dał radę. Bochen też, który tam w końcówce z tych wszystkich, którzy byli próbowani, też dał radę i się udało. Kosior wrócił później na te najważniejsze mecze i ten środek sobie poradził, ale na pewno byłoby łatwiej z nimi, tak samo z Szabim. No, Szabi na pewno wniósłby te kilka bramek ze stałych fragmentów, jestem przekonany o tym, ponieważ ma niesamowity timing i wyjście w górę, potrafi to robić bardzo dobrze. No i Peti też na pewno w końcówce, w Grzesiek jechał od dechy do dechy, każdy mecz od początku do końca, nie było tej alternatywy na lewej stronie z lewą nogą, a Peti ponadto ma dużo atutów, jeżeli chodzi o tą jego technikę, lewą nogę, uderzenie, dośrodkowanie, przerzut, krosy widzieliśmy z Raciążem od razu w pierwszym meczu, w którym wszedł chyba 4 czy 5 razy, przerzucił piłkę przez całe boisko na nos, więc to są elementy, które na pewno trener by miał do dyspozycji. No i pewnie, że ich brakowało, ale tak jest. No, w zespole zawsze tak się zdarza, że ktoś gdzieś w jakimś momencie wypadnie z powodu kontuzji czy kartek i zespół musi sobie z tym radzić. Wszyscy tak naprawdę wzięli udział w tym sezonie. Każdy zawodnik, nawet Janek Balawejder, który był trzecim bramkarzem w pierwszej rundzie, też wystąpił, kiedy miał na to możliwość trener, żeby go wprowadzić, a większość zawodników, prawie wszyscy, odegrali ważne role, bo grali w podstawowym składzie, mieli swoje momenty, kiedy byli tymi najważniejszymi postaciami. Mało efektowny styl wiosną przyniósł więcej punktów niż ta fajna, efektowna klepka jesienią. Dlaczego tak się stało i w którym momencie zdaliście sobie sprawę z tego, że jednak tymi prostymi środkami będzie w stanie tę ligę wygrać? Znaczy po tej analizie pierwszej rundy. Analizowaliśmy pierwszą rundę, to jak to jest, że Sokół jest liderem, że Lechia jest też przed nami, a my, tak jak mówisz, no, przy takiej dominacji, przy wielu podaniach, dobrej, ładnej dla oka grze, jesteśmy z tyłu. Ponadto do tego doszedł fakt, że sezon zaczynał się w końcówce marca, gdzie boiska na większości stadionów po prostu się nie nadają do takiej gry, więc założenie było takie, że praktycznie pod koniec sezonu dopiero te boiska dojdą, bo wiele zespołów też trenuje na swoich głównych płytach na poziomie trzeciej ligi i po zimie te boiska są słabe i są jeszcze gorsze, bo mecze się odbywają. Zresztą nasze boisko też odczuło mocno, bo to były mecze rugby, były mecze
międzypaństwowe, które się odbywały w marcu właśnie, gdzie był turniej juniorów, który organizował PZPN. I nasze boisko też nie było w takim stanie, żeby nawet na nim klepać sobie piłką, bo ta piłka po prostu skakała. I z tego względu padła świadoma decyzja sztabu szkoleniowego, żeby zmienić ten styl, żeby przerzucić tę grę bardziej bezpośrednio pod bramkę przeciwnika, żeby grać szybciej do przodu, żeby poprawić stałe fragmenty gry, żeby po prostu przenieść ten ciężar strzelania bramek na dośrodkowania, stałe fragmenty gry i troszeczkę bardziej bezpośrednią grę, też lepszy kontratak, więc to była świadoma, przemyślana decyzja. To właśnie na Cyprze między innymi było i w tym okresie przygotowawczym wypracowane i zespół to zrealizował w 100%. Tak naprawdę pokonał te zespoły w ich ulubionej grze, bo w pierwszej rundzie było tak, że Polonia grała inaczej niż pozostałe zespoły, a w drugiej rundzie po prostu wyszło z takimi zespołami jak Świt właśnie, czy Sokół i pokonała ich własną bronią. I tu też chwała zawodnikom, że potrafili się zmienić ten styl. No chwała Mariuszowi Marczakowi przede wszystkim za to, że wrócił do korzeni, bo Mariusz nie był napastnikiem. On strzelał dużo bramek w broni Radom, ale kiedy ja go jeszcze prowadziłem swego czasu w ŁKS-ie Łomża, to był właśnie rozgrywający i w tej rundzie te kilka prostopadłych podań, które wyłożył i asysty ze stałych fragmentów gry, także no to po prostu rewelacja, więc jego bardzo istotna rola w tej drugiej rundzie, ponieważ ta siła właśnie tej gry ofensywnej i zmiana stylu, który tak naprawdę jemu też najbardziej odpowiada, taki styl techniczny i krótka gra, on jako ten rozgrywający, grający finalne podania musiał się do tego dostosować i tak naprawdę też szlifować te swoje stałe fragmenty gry, które były taką bronią, o której już głośno się mówiło i przeciwnicy ze względu właśnie na te stałe fragmenty gry Mariusza mniej faulowali niż w pierwszej rundzie, ponieważ bali się faulować i mniej wybijali po autach i po rożnych, bo wiedzieli, że te stałe fragmenty gry są groźne i to też ułatwiło troszeczkę zdobywanie bramek, więc Mariusz z jego stałymi fragmentami gry był tutaj też nieoceniony i też nie tylko stałe fragmenty, no bo pamiętamy te kilka bramek z dystansu, ale też pięknych. Ostatnio ktoś mi powiedział, że tyle bramek pięknych, ile Mariusz strzelił w tym sezonie, to niektórzy zawodnicy w życiu jednej takiej nie strzelili, a kończyli karierę i to na poziomie bardzo wysokim. On w tym sezonie zachwycał bramkami najróżniejszymi, pięknej urody, ale też asystami, bo takie podania jak z Raciążem na przykład, taka piłka między dwoma liniami, sam na sam do Pieczego czy z Otwockiem, no to po prostu majstersztyk. Piłkarze już troszeczkę lepiej reagują na analizy pomeczowe, czy to jest jakaś poprawa, bo to znaczy to pół żartem, pół serio się mówiło, że tego, że oni tam mało wynoszą z tego, z tych analiz, no tak chcieli być ludzie uszczypliwi, ale jednak chyba trochę to. No to właśnie tam się to odbywa, to, że się styl zmienia, no to tego się nie robi mówiąc, tak? To się robi właśnie pokazując na tych odprawach. To nie wystarczy, powiedzieć, panowie, zmieniamy styl, gramy inaczej. To trzeba wypracować, to są godziny pracy trenerów, którzy przygotowują odprawy i no i to jest praca teoretyczna też, no niestety, no, praca piłkarza to nie jest tylko bieganie za piłką, musi tą teorię poznać, musi dużo tego wszystkiego sobie wbić do głowy, żeby realizować to podczas meczu, analizować to, co wykonał, przygotowywać się do tego, co będzie, więc myślę, że się przyzwyczaili, bo faktycznie nie mieli aż tyle godzin pracy teoretycznej w poprzednich sezonach. Nie dziwi mnie to. Rzadko się tak zdarza, żeby szczególnie na tym poziomie rozgrywek aż tyle godzin było poświęcone teorii i analizom, ale to jest normalne w dzisiejszych czasach. Na najwyższym poziomie to jest norma. No to wypada teraz zapytać o naszego skauta, bo zaczynaliśmy z Jackiem Kosmalskim, później nagle gdzieś się nie zniknął. Kto wiosną obserwował tych potencjalnych ludzi, których nam niedługo pewnie zaprezentujecie? Znaczy, ja obserwowałem tych ludzi i trener. Znaczy, zależy których ludzi, bo bramkarzy trener Wojtyga, obrońców trener Szymanek, pomocników napastników trener Gołaszewski, no i ja też wszystkich obserwowałem, takich potencjalnych zawodników do tego zespołu. Dodatkowego skauta nie było, bo Jacek był tym skautem, który pomagał przy budowaniu tej drużyny. W tej chwili ona jest zbudowana i tu nie potrzeba było dużo, dużo robić, jeżeli chodzi o dokoptowywanie zawodników, bo te pozycje już wspomniałeś, tak? Rafał Kosiec, który wypadł z powodu kontuzji. No kilka pozycji, gdzie trzeba wzmocnić się, ponieważ jak jacyś zawodnicy nie
no, nie przebili się, że tak powiem, na przykład Mateusz Jaroszewski. Jest takim zawodnikiem, który ma duży potencjał, duże możliwości, ma talent, ale się nie przebił. To trochę nie wierzy w siebie, mi się wydaje. To nie jest takie proste, złożone, no, może nie miał wielu szans, ale się nie przebił. Fakt faktem, że się nie przebił. I Przemek Kazimierczak też, zawodnik w sile wieku, można powiedzieć, który jednak przegrał rywalizację w pewnym momencie z Mateuszem Tobiaszem i też odszedł. Więc jest kilka pozycji, na których po prostu zespół musiał się wzmocnić, musiał się uzupełnić, więc konkretnie było wiadomo, na których i konkretna charakterystyka, ponieważ zespół już został stworzony, już ma swój sposób grania, sposób zachowania i pewną atmosferę, więc już było dużo łatwiej dobierać zawodników teraz do tego zespołu, z tego względu, że trener wiedział dokładnie, kogo potrzebuje. Więc po prostu wszyscy mieli oczy szeroko otwarte i podczas rundy już ci zawodnicy zostali wybrani do tej drużyny. Tak generalnie do skreślenia pytań dostał mi się długopis z Maccabi Haifa, więc muszę zapytać, bo pamiętam, że jak jeszcze byliście na obozie w Sielance, no to właśnie Mateusza Tobiasza bardzo cenili Izraelczycy i baliście się, że wam podkupią go wtedy? Nie. Znaczy... Ja jestem tym przekonany, że zawodnicy, którzy grają w tej chwili w Polonii, nie myślą o tym, żeby z niej odchodzić. Ja wiem, że Mateusz też miał już propozycję. Ale po tym wywiadzie, który zrobił dla Dumy Stolicy, sądzę, że możemy być pewni, że tak szybko nie pójdzie. Znaczy ogólnie, no, tak jak powiedziałem wcześniej też, że to, że dobierani są zawodnicy pod jakimś kątem, też jest przemyślane, ze względu na to, że my idąc po awanse kolejne, będziemy pokazywali coraz wyższy poziom i drużyny lepsze od nas w danym momencie, na wyższym poziomie, bogatsze, będą chciały tych chłopaków, którzy ten poziom prezentują, zabierać. Więc jeżeli chcemy zbudować drużynę, która dojdzie na ten poziom jako zespół, to muszą to być ludzie o określonej charakterystyce psychicznej, make-upie takim psychologicznym, ludzie, którzy myślą o tym i chcą grać dla Polonii. I to nie muszą być ludzie, którzy całe życie w Polonii byli, ale to mogą być ludzie tacy właśnie jak Wierzba, którzy, czy Tobi, którzy w Polonii dostali tą swoją szansę i z Polonią już są związani, ponieważ to jest ten klub, który da im szansę, bo nikt inny tego nie zrobił, nikt ich nie dostrzegł, nikt w nim nie zaufał. I to jest właśnie istotne, tak, żeby ten zespół nie był ryzykiem dla trenera, że za chwilę mu się rozpadnie. Tak? Dzisiaj graliśmy z Legionowią i trener Legionowi i prezes nawet Legionowi no, rozkładał ręce, ponieważ zespół, który był o krok od awansu do pierwszej ligi, kilku z kluczowych zawodników z niego po prostu odeszło. No i nie chcemy takim zespołem być, gdzie nasi zawodnicy tylko na koniec sezonu patrzą na rynku, co się dzieje i szukają swojej opcji na to, żeby swoją osobę promować, tylko każdy myśli tutaj o tym, gdzie będzie Polonia za rok i jak tą Polonię coraz wyżej przepchnąć, jak najszybciej na najwyższy poziom, żeby osiągnąć swoje marzenia właśnie tu, z tym klubem, bo tutaj niczego wtedy nie brakuje, tak? To jest klub, który gwarantuje to, że można spełnić swoje marzenia. Być może są mniejsze kluby, które mają fajne drużyny, ale nie gwarantują tego, że pewien pakiet można dostać, a Polonia Warszawa jest takim klubem, który jest no, tak mocną marką, z tak fantastycznymi kibicami, z najstarszym klubem stolicy, tak naprawdę to wszystko powoduje, że zawodnik jest w stanie sobie wyobrazić swoje życie w przywiązaniu do takiego klubu, nie szukać już niczego innego, ale oczywiście nie każdy. Dlatego bardzo się cieszymy, że mamy charakternych zawodników i tutaj znowu Mateusz Tobiasz, to też właśnie praca Jacka Gosmanskiego, który był scoutem, to on właśnie go zaproponował z Siedlec. I też słyszałem, że w niejednym klubie, gdzie Mateusza sprawdzali, przecierają oczy ze zdumienia, jak widzą, jak potrafi bronić, tak? No, to też duża rola Funia. Oczywiście. Nie no, Tobiasza tutaj wymieniłem, bo krążyły słuchy, że Pogoń Szczecin go chciała. Wiadomo, no, Mateusz grał kiedyś tam w Legii, powiedzmy. I też no, zawsze się to zarzucało, że no jak to, nie miejsca w Polonii, nie będzie chciał iść do swoich przyjaciół, a tu jednak rzeczywiście potrafiliście zbudować takiego człowieka na nowo, zdefiniować polonistę, który no, walczył o ten klub bardzo mocno. Tak, łatwo się mówi, że jak ktoś gdzieś grał, to jest związany z tym klubem. Piłkarze nie wybierają, gdzie będą grali. To nie jest tak, że się wybiera klub, w którym się będzie grał. No to jeżeli staje się zawodowcem, to idę po prostu tam, gdzie dostaję propozycję i gram. A my chcemy właśnie być takim klubem, który przyciąga zawodnika nie jako przystanek, jako promocję jakąś, tylko docelowo.
I oczywiście może nie wypalić na dłuższą metę, może komuś się nie udać, ale zawsze zamysł jest taki. Każdy zawodnik, który tu przychodzi, przychodzi tutaj z takim zamysłem, żeby z tym klubem pozostać dłużej, żeby się z nim związać. Rozmawialiśmy, trener Głaszewski dał dzisiaj szansę po raz pierwszy Fabianowi Paweli, którego kibice już skreślają, bo mało bramek strzelał ostatnio, bo podobno mu brzuch urósł. No i pasowałoby teraz chyba troszeczkę opowiedzieć, jak to było i dlaczego akurat akurat napastnik będzie w stanie jednak w tej drugiej lidze Polonii w znacznym stopniu pomóc i żebyśmy tutaj aż tak mocno nie drżeli o jakiegoś zdezolowanego emeryta, tylko o prawdziwego walczaka, który pomoże. No myślę, że Fabian obroni się sam, tutaj nie trzeba za mocno go bronić, bo no, tak naprawdę faktycznie miał stracony sezon ostatni, ale to jest cały czas zawodnik młody, on ma 30 lat, to nie jest taki wiek emerytalny, jak to powiedziałeś, jest w dobrej formie fizycznej, nie ma żadnych problemów, a jest to piłkarz, który już grał na najwyższym poziomie, bo grał i w Ekstraklasie, grał i w lidze greckiej, i w niemieckiej. Doświadczony zawodnik, ale cały czas głodny sukcesu. To nie jest zawodnik spełniony. To jest kolejny taki przykład zawodnika, który chce coś więcej osiągnąć, a ma pewne atuty, ma pewne umiejętności, pewne cechy, których u nas brakowało. Także na pewno wniesie, uzupełni tą linię ataku w taki sposób, w jaki powinna być teraz wzmocniona. Mieliśmy nadzieję wcześniej wykonać transfer tego zawodnika, ale to się nam niestety nie udało. Był związany umową z poprzednim klubem, w którym faktycznie nie strzelił chyba jedną bramkę w pucharze, nie wiem, nie dużo strzelił, bo grał tylko na początku sezonu, później popadł w konflikt z tym klubem i później już nie grał po prostu. Ale w jego przeszłości, jego CV też jest bardzo mocne i trenerzy, z którymi pracował, wystawiają mu bardzo dobre laurki. To jest zawodnik na wysokim poziomie i to jest zawodnik, który przychodzi do Polonii po to, żeby z tą drużyną też wrócić na ten najwyższy poziom. Mieszka w Warszawie od paru lat, ożenił się z warszawianką, więc to jest jego już rodzinne miasto teraz. Tutaj jest... Widzę, że forum czytałeś, bo zarzucali mu to, że żadnych praktycznie powiązań z tą Warszawą nie ma. A nie czytałem, ale nie. To jest zawodnik, który pożenił się z warszawianką i mieszka w Warszawie już od kilku lat i cały czas to jest to miasto, w którym ta jego rodzina mieszka i no jest tutaj, można powiedzieć, pasuje, tak? Pasuje do tego wszystkiego, co robimy. Jest to zawodnik o nietuzinkowych umiejętnościach, potrafiący strzelać bramki, potrafiący dobrze grać głową, jest bardzo silny, potrafi się zastawić, ma dobre warunki fizyczne, jest to taki napastnik, jakiego w tym sezonie nie mieliśmy i na pewno doda dużo możliwości trenerowi. Kreatywny środkowy pomocnik Piotrek Ćwik i szalony Cinek Oświęcimka. No faktem trochę zaskoczyliście nas, bo myśleliśmy jednak o tym Orłowskim trochę, ale no, widać, że troszeczkę szaleństwa będzie jednak tutaj. Jeżeli chodzi o Piotrka Ćwika, obserwowaliśmy całą rundę tego zawodnika. Z jakiegoś powodu nie pomijany w takich ogólnych jakby obserwacjach i komentarzach, jeżeli chodzi o pochwały dla drużyny Ursusa, którą Ariel Jakubowski bardzo fajnie prowadził i bardzo fajnie grała. A to taki zawodnik, który dużo robotę po prostu wykonywał w tej drużynie. Czarną robotę, której się nie dostrzega, może podobnie właśnie jak Kosior w Polonii, dlatego no, trzeba powoli szukać następcy Kosiora, no bo Kosior wiecznie żyć nie będzie, tak? On jest dobrze zakonserwowany. Ale jeżeli chodzi o Piotrka Ćwika, to bardzo się cieszymy, że udało się to zrobić, bo obserwowaliśmy go całą rundę, on o tym nie wiedział, zupełnie nikt o tym nie wiedział. Obserwowaliśmy mecze Ursusa regularnie, pod różnym kątem. Wiemy, jaki to jest człowiek, jaki to jest zawodnik, też to jest chłopak z Warszawy, który nigdy nie miał szansy w większym klubie, ale wierzymy w to, że tutaj będzie wzmocnieniem, będzie uzupełnieniem tej linii środkowej, która właśnie została trochę przetrzebiona kontuzjami. I ma dodatkowy atut, że może być i ofensywnym pomocnikiem, i defensywnym. Jest to bardzo inteligentny zawodnik. Tak, jest inteligentny, jest silny. I myślę, że też ma postanowienie takie, żeby jeszcze pokazać, na co go stać, bo też tej szansy, tak jak powiedziałem, nigdy nie dostał. A jeżeli chodzi o Michała Oświęcimkę, no to taka świeża sprawa z baraży
zawsze trenerowi mocno za skórę. Trener zdecydował, że taki zawodnik nam się też przyda, bo takiego nie mamy. No taki podobny do Igora trochę, tylko że niższy. No. Coś może w tym jest, tak? Zadziorny, bardzo twardy zawodnik, twardy charakter. I mi też się podobał w tym dwóch meczu. No, Igor stwierdził, że potrzebuje jeszcze jednego zawodnika do środka, jest idealna. Kiedy dowiedział się, że ten zawodnik, bo tam w Wałbrzychu są problemy, może skończyć, może wyjechać za granicę, skończyć z grą, bo w Wałbrzychu rozwiązał umowę, to momentalnie, z tego co wiem, to był moment i zaprosił go tutaj do Warszawy, więc w 100% popieram ten ruch, chociaż to nie był zawodnik, którego obserwowałem w tym sezonie. Też miałem pierwszy raz okazję zobaczyć tego zawodnika w meczach barażowych, ale nie ukrywam, że mi też spodobał się. Nie wiem, czy miał, chyba w całym dwóch meczu jedną piłkę stracił, więc na pewno dobrze grał w tym dwóch meczu, pokazał się z dobrej strony, a tak jak powiedziałeś, no to jest... Robił robotę. No tak. Na Ruskiego czekaliśmy, żeby pokazał właśnie ten dryk, no ale troszeczkę chyba go Polonia przerosła, ale właśnie Oświęcimka tam rzeczywiście prasował bardzo mocno. Orłowski bardzo dobry zawodnik też i na pewno tutaj też nasi obrońcy pokazali się z dobrej strony. Takie trio, bo Donek Nekrosius, który się nim zajmował w wielu przypadkach, przy stałych fragmentach między innymi, ale też Daniel Choroś i Piotrek Augustyniak nie dali mu się rozwinąć. Jakieś strzały oddał, ale to nie były tak klarowne sytuacje i bramki nie udało mu się strzelić, mimo że te statystyki miały imponujące w tym sezonie, także jego akurat nasza obrona była w stanie zatrzymać. Krąży legenda, że Funio potrzebuje dwumetrowego bramkarza, którego będzie w stanie wyszkolić. Jest coś na rzeczy, bo na razie... To już pytania do Funia. Okay. Tym bardziej teraz, że ja teraz nawet nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o plany Funia i bramkarzy. Wiem, że po odejściu Kazimierczaka musi dojść jakiś bramkarz do zespołu, ale tak jak mówię, no to już są pytania do sztabu. No, podobno tam coś z Kijowa jedzie, ale no oczywiście podpytamy trenera Wojdygę. Mam nadzieję, że będzie tam też wylewny troszeczkę. Pamiętam, że zawsze się mówiło, że niemiecka myśl szkoleniowa działa na zasadzie, że dyrektor sportowy ocenia swojego trenera, który jest pod nim, więc no, wiem, że nie w pełnym zakresie mogłeś, no ale no, jednak zapytamy, jak Igor Gołaszewski się zaprezentował w tym sezonie w Twoich oczach. Czy poprawił swój warsztat, czy rozwija się jako trener? No myślę, że wyniki mówią same za siebie, mimo że ja akurat niemiecką szkoleniową... Tak, pamiętam, że o Anglii zawsze rozmawialiśmy. Zdecydowanie tak. Ja preferuję tę angielską myśl szkoleniową, mimo że trenerów wielkich Anglicy nie mają, ale jeżeli chodzi o sposób prowadzenia klubów, zespołów, to zdecydowanie bliżej mi do angielskich, ale jeżeli chodzi o moją opinię na temat Igora, to same superlatywy. Tak, ja też już w ubiegłym sezonie, obserwując jak pracował Igor, widziałem talent, bo to nie jest przypadek. On utrzymał ten zespół w poprzednim sezonie, potrafił natchnąć ten zespół w końcówce do walki o to utrzymanie, potrafił z juniorami też przebić się bardzo wysoko, mimo że przejął ten zespół po trenerze Chmielewskim, to nie było tak, że on go prowadził od początku, ale w tym sezonie tak, no myślę, że ogromna zasługa Igora i pokazał, że ma papiery, tak, ma papiery, mimo że nie dostał się na kurs UEFA Pro, który był organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej, nie wiadomo z jakich powodów, to Polski Związek Piłki Nożnej jest teraz zmuszony dać mu licencję pro warunkową ze względu na wyniki, jakie osiąga i to jest najlepsze, co trener może zrobić, właśnie pokazać swój warsztat, swoją pracę na boisku, jego drużyna mówi za niego, tak, trener to jest zawsze taka osoba, która, bo wielu jest trenerów dobrych, którzy wyników nie mają, tak, i to jest takie stare powiedzenie świętej pamięci, ale to było powiedzenie świętej pamięci Kazimierza Górskiego, który powiedział, tak, to dobry trener jest, tylko wyników nie ma. No, żartobliwie i właśnie to jest, o to w tym wszystkim chodzi, żeby pokazać wynik. No, Igor wytrzymał presję przede wszystkim, bo to nie jest proste być trenerem Polonii, o czym przekonało się kilku w zeszłym roku też i nie tylko w zeszłym roku, więc Igor wytrzymał tą presję, udźwignął to, tak jak mówię, spotkanie z kibicami, jego sposób pracy powoduje, że ten zespół tak funkcjonuje, jak funkcjonuje. Igor chce cały czas odtworzyć tą atmosferę, która była tutaj w roku 2000, kiedy Polonia potrafiła być najlepszą drużyną w Polsce i on do tego cały czas dąży, do takiej drużyny, która jest nie do złamania, do zespołu. I tak jak mówisz, no, on też się rozwija jako trener.
rozwija się i to widać, jest coraz lepszy. Zresztą nie tylko Igor, bo i Wojtek Szymanek, który przyszedł, można powiedzieć, skończył karierę i od razu wszedł w te buty trenera, też się sprawdził, bo to nie zawsze się tak dzieje, nie zawsze to się udaje, nie zawsze to przejście dla samego trenera, który był zawodnikiem, jest proste, a Wojtek się odnalazł bardzo dobrze. Postawił teraz wszystko na to, na jedną kartę, chce to robić, kształci się w tym kierunku, także jest naprawdę sztab szkoleniowy na bardzo dobrym poziomie i tak, no ja wróżę, ja pamiętam, że zimą mnie pytaliście o Igora i mówiłem, że ten zespół zrobi wszystko pracą i to właśnie Igor ma zrobić. Tutaj to nie jest tak jak w grze komputerowej, że się zmieni gdzieś zawodników, zmieni się trenera i nagle drużyna wygrywa. Czyli to jest praca po prostu. Teraz zapytać, czy mission complete, tak? Nie, mission complete to będzie, kiedy zespół wróci na poziom ekstraklasy, ponieważ to jest w tej chwili spółka akcyjna. Czyli pierwsza plansza została Na pewno to był najtrudniejszy etap. Wydaje się, że to był najtrudniejszy etap, bo kiedy jeszcze rozmawialiśmy przed sezonem, to powiedziałem, że nawet nie ma ultimatum, ze względu na te baraże. Nie ma ultimatum, wierzymy w to, że uda się wygrać tę ligę, ale baraże powodowały w tym sezonie, że to była ruletka, o czym przekonał się nie jeden zespół, no przekonał się Motor Lublin Boleśnie, który wybudował piękny stadion, zapełnił ten stadion i odpadł. I to jest niesprawiedliwe, bo i Motor, i tak samo Górnik, nasz przeciwnik i te inne zespoły no, nie zasłużyły na to, żeby nie wejść, ponieważ gdy się gra cały sezon, się wygrywa ligę, to ja sobie wyobrażam, jaki smutek by u nas teraz panował, gdyby nam się to nie udało. I wiem, jak trudne by to było dla inwestorów, których mamy, i dla sponsorów i partnerów, którzy się związali z tym klubem w tej chwili, w tych trudnych czasach, kiedy nie jest na pierwszych stronach gazet i nie jest eksponowany i nie jest pokazywany w telewizji. Ci wszyscy, którzy go teraz wspierają i wierzą w to, że tam wróci, dla tych wszystkich to było bardzo istotne, żeby ten krok wykonać jak najszybciej, wrócić przynajmniej na ten centralny poziom, żeby grać z większymi markami, z firmami, z dużych miast w całej Polsce, żeby być znowu na ekranach telewizorów i w gazetach, tak? Bo to jest istotne z punktu widzenia promocji tych marek, które się z nami też wiążą, więc to jest, to było bardzo ważne i bardzo trudne, zrobić ten pierwszy krok. I dlatego, że to zupełnie nowa struktura organizacyjna, nowa struktura szkoleniowa i dlatego, że była to reorganizacja, która powodowała, że każdy mecz był bardzo trudny, bo zespoły walczyły o życie dosłownie, ponieważ wiele zespołów utrzymywało się na takiej zasadzie, że uchwały miast powodowały, że na poziomie trzeciej ligi miały dofinansowanie, a teraz na poziomie czwartej ligi ludzie zostaną bez pracy i to nie jest wcale śmieszne i proste. Wielu się dziwiło, dlaczego tak walczą niektóre zespoły, które już spadły nawet pod koniec sezonu, oni walczą po prostu o swoje życie, o swoje kontrakty, o zarobek dla swoich rodzin. To jest taka walka na śmierć i życie czasami i to było widać, wiele kontuzji, mimo że to jest trzecia liga, bardzo ostra gra, agresywna. Dlatego wiedzieliśmy, że będzie to ciężki sezon, ale te baraże przede wszystkim, tak, bo no wtedy to tak jak konkurs rzutów karnych, no teraz bardzo na czasie, bo akurat nasi non-stop na karne w tej fazie pucharowej i wiadomo, tak, też można gdybać, co by było, gdyby odpadliśmy akurat w rzutach karnych w ćwierćfinale, a można było zaryzykować i rzucić wszystko na szale w tej dogrywce, żeby jednak do tych karnych nie doszło, a my mieliśmy nieuniknioną serię rzutów karnych, bo te baraże to można powiedzieć, że nieunikniona sprawa, nie da się ich obejść, trzeba je przejść i tu zespół się sprawdził, wytrzymał presję i właśnie Igor, można powiedzieć, Gołaszewski tutaj jako trener, kapitan i zespół, który grał na boisku, ogromny szacunek. Ja też w życiu, można powiedzieć, teraz może już nie byłem w zespole, kiedy te baraże się odbywały, ale czuję się też jakby częścią tego awansu i to jest drugi raz, kiedy grałem w barażach i drugi raz, kiedy się udało wygrać, tak? Podobnie Kosiorowski też rok wcześniej, Piotr Kosiorowski grał w Siedlcach o utrzymanie w pierwszej lidze. Barażowe mecze też mu się udało, także no to jest... jak analizowaliśmy, ale... Tak, ale te baraże to nie polecam nikomu. To jest... Ja miałem trochę spokoju z jakiegoś powodu. Widziałem, że zespół dobrze jest przygotowany, że dobrze wie, co ma robić, ale to jest kwestia chwili, przypadku, moment jakiś, dekoncentracji, czerwona kartka i można wylecieć. Znaczy, no rzeczywiście, Igor po tym drugim meczu barażowym wygląda jak bohater Łowcy Jeleni, który odkłada ten rewolwer, więc no muszę zapytać, skoro tak, o co zagramy w przyszłym sezonie i z kim będzie najciężej? O co zagramy? No Polonia niezmiennie będzie grała cały czas o powrót do ekstraklasy, więc praktycznie każdy sezon będzie
będzie o awans. Znowu nie ma ultimatum, ponieważ jest to pierwszy sezon na poziomie centralnym, zespoły się dopiero będą poznawać, ale z tego co wiem, to prezes już zapowiedział, że gramy cały czas o awans jako Polonia. Tak, ale tutaj to zapowiedział rok temu, że tu trzeba wrócić do ekstraklasy, więc nie można siedzieć teraz i grać w drugiej lidze. Oczywiście, jeżeli to się nie uda w pierwszym roku, trzeba będzie to zrobić w następnym, ale cel będzie zawsze ten sam. Okej, dobrze. No to możemy podziękować tutaj za czas spędzony. No, fakt, pewnie kibiców jeszcze tak szybko nie będziemy w stanie zaprosić na analizę po rundzie jesiennej z dyrektorem sportowym, chyba że się coś uda szybciej. Nie wierzę, że sądy polskie będą tak szybko działać, ale mamy nadzieję, że z fachowcem Jerzym Engelem i Jarem będziemy w stanie podsumować udaną rundę jesienną już sezonu drugiej ligi. Znaczy ja z miłą chęcią będę komentował to, co się będzie działo i nawet na bieżąco, z tego względu, że teraz będąc troszeczkę dalej i oglądając trybun, to można komentować właśnie. Będę chętnie dzielił się, tak, ponieważ istotne jest to, ja się wychowałem na angielskiej telewizji, na BBC i w Anglii faktycznie na przykład takie programy jak Match of the Day, które analizują to, co się dzieje na bieżąco, prowadzone przez zawodników, trenerów, są fantastyczne, są na takim poziomie, że kibice później rozmawiający o tym, co się dzieje, nie błądzą. Naprawdę wiedzą, o czym się rozmawia i to jest prawda, to nie jest mit, że w Anglii ludzie się lepiej znają na piłce, lepiej. Tacy przeciętni zjadacze chleba, kibice naprawdę lepiej się znają, co widać nawet jak się jest na stadionie, kiedy brawami są nagradzane zagrania, które w Polsce przechodzą niezauważone zupełnie. I ja z miłą chęcią, kiedy tylko będzie okazja teraz, cokolwiek, tak, mogę cokolwiek w tym momencie robić, to będę przynajmniej komentował to, co się dzieje. No, to ciekawie brzmi, bo będzie konkurencja dla naszych felietonistów tutaj, no, bardziej fachowa oczywiście. No, mogę rzucić jakiś felieton od czasu do czasu, żeby zobaczyć, gdzie się różnimy, bo ja nie czytam na ogół w trakcie sezonu, bo to tylko rozprasza, tak? No, wiem, że przy kominku się lepiej to czytam. Rozprasza. Jak kiedy się pracuje, to rozprasza, bo się słyszy opinie innych osób i one czasami wpływają na to, co się robi niepotrzebnie, tak? Więc najlepiej to oburze mózgów robić w gronie tych ludzi, którzy naprawdę to robią, aczkolwiek czasami jakieś takie świeże spojrzenie też potrafi być przydatne i dobrze wpłynąć, tak? Ale teraz ja tego świeżego spojrzenia będę miał dużo więcej, więc spokojnie, chętniej będę częściej na pewno z wami rozmawiał. No tak, trzymamy za słowo w końcu, mamy wszystko na taśmie. Jurek, dziękujemy ślicznie za podsumowanie, no i widzimy się na Polonii Bytom, tak? Tak, zapraszamy kibiców już na to pierwsze spotkanie. Ja myślę, że ogólnie trzeba zaprosić kibiców, bo końcówka sezonu to była taki power. No te ostatnie mecze z pełnymi trybunami, to aż mi się teraz jeżą znowu włosy, ponieważ ja ten stadion znam od dziecka i on się nie często zapełniał, tak? To są też takie historie, że on potrafił być pełny. Nie. On się zapełnia rzadko i te okresy, kiedy się zapełnia, to są te okresy, kiedy wszyscy później wspominają. I to jest właśnie taki okres teraz i bardzo się cieszę, że taki okres teraz jest i mam nadzieję, że on będzie właśnie kontynuowany, bo widziałem bardzo dużo twarzy na Polonii i miałem okazję spotkać kilku znajomych. Pierwszy raz, którzy przyszli na mecz dopiero o awans barażowy. Pierwszy raz w tym sezonie. A ludzie, którzy chodzili na Polonię kiedyś, tak, i zawsze z tą Polonią byli, więc widzę, że coraz więcej osób wraca na stadion, coraz fajniejsza atmosfera i mam nadzieję, że taki trend będzie się utrzymywał, bo warto i fajnie później powspominać. No, zdecydowanie. Dla Domu Stolicy, Jerzy Engel Junior. Dzięki.